Cześć, dzisiaj zrobimy taki nietypowy film, bo nie będzie takiej po prostu recenzji smartfona, tylko otworzymy taką tajemniczą paczkę od Oppo. To będzie unboxing, ja wcześniej tej paczki nie otwierałem, więc de facto nie wiem, co tam jest. Aczkolwiek po napisie tym, który tutaj się znajduje, już mam swoje podejrzenia, bo podejrzewam, że w tym wielkim pudle znajdę po prostu smartfon. No dobra, mamy tutaj to wielkie pudło i tak naprawdę ono składa się z tego, co widzę, z kilku segmentów. Zdjęliśmy zatem górną część i tutaj mamy dużo wypełniacza. Swoją drogą taka ciekawostka, jak macie taki wypełniacz, to nawet nie musicie go wyrzucać do śmieci, bo one się rozpuszczają w wodzie. Ja do niedawna o tym nie wiedziałem. Otwórz się na nowe wrażenia, seria Oppo Reno 6, portret twoich emocji. Czyli to już nam wskazuje na to, że Oppo mocno stawia na fotografię, kinowe efekty i twoje emocje na pierwszym planie. To dzięki nowości w serii Reno 6, wideo z funkcją bokeh flare portrait. Czyli Oppo daje nam już tutaj do zrozumienia, że w tym smartfonie liczą się nie tylko zdjęcia, nie tylko jakie zdjęcie robi aparat, ale też tryb portretowy wideo, który na pewno sprawdzimy, zobaczymy jak działa. Dobra, zdjęliśmy tą pierwszą część i tutaj podejrzewam już co będzie, ale wow! Wow, 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 wow! Mamy tutaj klocki Lego, już wiem o co chodziło Oppo w tych kartach, jak mówili, że dzielą pasję ze swoim partnerem, bo nie wiem czy wiecie, ale smartfony Oppo Reno to są oficjalne smartfony Barcelony i właśnie tutaj mamy do czynienia z Camp Nou, czyli stadionem Barcelony. O, i tak jak myślałem, tutaj mamy smartfon Oppo Reno 6 Pro 5G, więc teraz możemy sobie otworzyć smartfon, zapakowany jest tutaj plomba, żeby nie było, że ja już wcześniej go otwierałem. Robię to przy Was, można powiedzieć. I mam profesjonalne narzędzie, czyli nóż. Ładne pudełko. Mamy smartfon Oppo Reno 6 Pro. Tak. I mamy jeszcze. I kurczę, bardzo ładny smartfon. Wiem, że teraz to mogę powiedzieć głównie o wyglądzie i w sumie dlatego to zrobię. Jak wiecie, te smartfony z serii Oppo Reno do tej pory były no, bardzo ładne, ale ten jest jeszcze ładniejszy, bo tutaj mamy właśnie taką fajną, to nie jest faktura, bo tego de facto nie czuć. Nie wiem do końca jak to nazwać. O, gradient, to będzie dobre słowo. I to mi się podoba, bo normalnie szkło zbiera odciski palców. A teraz taki szybki test. No i w ogóle żadnych odcisków palców nie ma, więc mamy ładne szkło, które nie zbiera odcisków palców, za to na pewno plus. A z przodu no standardowy smartfon, no bo przecież no te smartfony z przodu to się mało różnią, każdy chce mieć po prostu duży ekran, jak najcieńsze ramki i to w sumie tutaj też mamy. Więc generalnie bardzo, ale to bardzo ładny sprzęt, ja go od razu włączę, żebyśmy mogli zacząć konfigurację i przejdziemy do reszty paczki. No i ten smartfon ma premierę 9 września, czyli wtedy, kiedy oglądacie ten film, tak informacyjnie mówię, więc dzisiaj mamy już drugi unboxing, otwieraliśmy dużo pudełko, teraz otwieramy małe i w pudełku mamy, uwaga, pudełko. No dobra, wyciągamy, więc mamy tutaj kluczyk do karty SIM, mamy jakieś papiery, które nikogo nie obchodzą, no i mamy silikonowe etui, więc tą na plus, więcej tutaj nie ma. I mamy jeszcze ładowarkę i przewód. To teraz mogę Wam opowiedzieć o tym telefonie, ale tak bardziej specyfikacyjnie, tak oglądowo, bo to przecież nie jest recenzja, bo jak sami widzicie, dopiero ten telefon otworzyliśmy. Jeżeli chodzi o specyfikację Oppo Reno 6 Pro, to widzicie ją na ekranie, a jej najważniejsze punkty to procesor Snapdragon 870, 12 GB pamięci RAM, którą dodatkowo można rozszerzyć za pomocą technologii Swap, aparat z sensorem Sony IMX766 oraz bardzo szybkie, bo 65-watowe ładowanie. Dzięki tej specyfikacji smartfon jest w stanie sobie poradzić z praktycznie wszystkimi zadaniami, także z najbardziej wymagającymi grami. No więc mamy tutaj, jak już mówiłem, ładny smartfon, który jest z tyłu szklany, ale nie zbiera odcisków palców, ale tutaj rzuca się w oczy jeszcze jedna rzecz, czyli no taka duża wyspa z dużymi aparatami. Generalnie najciekawszą rzeczą w tym smartfonie jest właśnie ten tryb portretowy w wideo, czyli to, czym się chwali Oppo. No i wyszliśmy teraz na zewnątrz, żeby na szybko przetestować, jak działa ten bokeh flare portrait mode, więc widzicie, że to polega mniej więcej na tym, że nawet kiedy kręcimy wideo, a nie tylko robimy zdjęcia, mam ze sobą pięknie rozmyte tło i ten efekt naprawdę jest oszałamiający i naprawdę wygląda jak na profesjonalnych aparatach, więc mamy tutaj do czynienia z kolejną taką ciekawą rzeczą, która przybliża aparaty w smartfonach do tych większych, zwykłych aparatów.
Cześć, z tej strony Marcin. Dawid poprosił mnie o sprawdzenie trybu portretowego działającego w wideo w nowym Oppo Reno 6 Pro. No i sami zobaczcie, jak to działa. Ja jestem właśnie po pierwszych testach i no jestem po prostu w szoku, jak dobrze to funkcjonuje. Zobaczcie, że mamy tutaj efekty o takiej samej właściwie jakości jak przy zdjęciach, a jednak mówimy o wideo, czyli tych klatek na sekundę mamy tutaj znacznie, znacznie więcej. Mimo to procesor radzi sobie z ustawieniem tego trybu portretowego, czyli tego rozmycia tła na każdej klatce. No naprawdę pierwsze wrażenia są wręcz imponujące. No i właśnie postawienie na ten aparat, na to wideo, to pokazuje, że Oppo kieruje ten smartfon przede wszystkim do osób kreatywnych, które chcą robić dużo zdjęć, robić dużo wideo i chcą mieć po prostu jak najlepsze efekty. Zarówno z tej paczki, którą otrzymaliśmy, jak z tego smartfona wynika właśnie, że to jest smartfon od ludzi kreatywnych dla ludzi kreatywnych. To, co mi się jeszcze podoba, to specyfikacja, która jest rozsądna. I fajnie, że nie ma Snapdragona 888, który jest niby najszybszy, ale jak wszyscy wiedzą, ma problemy z przegrzewaniem się. Tutaj Oppo zastosowało procesor minimalnie słabszy, bo Snapdragona 870, czyli nadal mamy wysoką wydajność, ale przez to właśnie, że nie ma tego najlepszego Snapdragona, to ten smartfon nie powinien się przegrzewać, więc plus. Poza tym no, mamy bardzo ładny ekran, już to widzę, że mamy tutaj to lepsze odświeżanie, 90 Hz. Ekran jest oczywiście AMOLEDowy, czyli też bardzo ładny. Więc tak naprawdę to było wszystko, co mieliśmy Wam do powiedzenia na temat tego smartfona Oppo Reno 6 Pro chwilę po otwarciu go, bo to był taki unboxing. Recenzja oczywiście pojawi się na kanale, recenzja tekstowa też pojawi się na Spiderswebie, więc mam nadzieję, że ten smartfon w praktyce wypadnie tak dobrze, jak sugeruje specyfikacja i że moje następne wrażenia będą tak dobre, jak te pierwsze.